Dzień dobry. Dzisiaj w planach szybki remont taczki. Tutaj drogą dedukcji oraz był powołany biegły. Wyszło na to, że tutaj siegło i pękło, straciło przez to sztywność i zaczęło się podwijać i pękło też tu i tu. Michy się nie da kupić. Oraz sprawdziłem, że teraz ta taczka nie kosztuje 8 dych, tylko chyba 180, coś takiego. Także to nie są tanie rzeczy i uznałem, że trzeba się przyłożyć do tego. Także pokażę wam, jaki mam plan, żeby to zrobić. Będzie bardzo dobra robota. No i jest. Było cięcie kosztów. Bo uznałem, że jak tutaj nie pękło do końca, to nie będę marnował kątownika, tylko wziąłem kawałek jednego z tych dwóch. Także tak, bardzo dobra robota. O, czek, dzwoni, patrzcie, jak dzwoni, to dobra. No, o, dobrze, że ja nie umiem spawać. To było co najmniej zagrożenie w ruchu lądowym, jakbym, to znaczy inaczej, umieć to ja bym nigdy nie umiał. Dobrze, nie mam spawarki. Hehe, dobra, ładuję to i jadę patrzeć, czy za dupie żyje. Kulane, prowizorka stoi. Dzisiaj nie będę nic robił chyba, bo tu widzę, aura nie sprzyja ani kopaniu, ani w sumie niczemu. Myślałem, że dzisiaj już będzie trochę cieplej. Także przejadę się kawałek tą taczką, zaparkuję ją, pójdę na szybką obczajkę i zawijam się stąd. Kurde, ale przymroziło. Można stać na tym lodzie. Masakra. To może teraz bym tu wjechał. Nie powiem, kusi mnie to. Ale możliwe, żebym tego mocno żałował. Kurde. Trzeba to przemyśleć do jutra. No, da się tu chodzić nawet. Idę obczaić, czy tym razem się coś nagrało na fotopułapkę. Tutaj widzę, że biegnie autostrada. Dobra, tutaj już nie jest tak twardo. Tutaj nie. O! Tutaj nie jest w ogóle twardo. No, fotopułapka chodzi. Nagrała mnie teraz, jak do niej podchodziłem. Także działa. Najwidoczniej nic tam akurat nie przyłazi teraz. Może dlatego, że to bajorko jest zamarznięte i nie mają z niego pożytku, to tam nie łażą. Przewiesiłem ją trochę inaczej i zobaczymy. No tutaj widzę, że wszystko związało. Stoi, nic się nie wypieprzyło. Podjadę tu może i to porozkręcam, jak już przyjechałem. Zapomniałem oczywiście kupić śruby i zawies dalej nieprzykręcony i wisi ona sobie tak trochę nie tak. Myślę, że jak go tu skręcę, to się trochę poprawi. No i ktoś tam się pytał, po cholerę mi ta brama prosto na drzewa. Otóż jak już było kilka razy widać, zadupie może być średnio przejezdne w sezonie deszczowym. A ja nie do końca wiem, gdzie tutaj co będzie. Także posiadanie drugiego wjazdu, biorąc pod uwagę, że wiem, że ta droga jest w miarę przejezdna zawsze, uważam, że to będzie bardzo duża zaleta i że to się przyda, bo nie wiem, jak będę coś dłubał tutaj i będę wiedział, że tam przez działkę nie przejadę, no, może taczką, to lepiej mi podjechać sobie tu od drugiej strony i wjechać tutaj nawet
ileś tam metrów, bo nie wiem, czy to tak się wydaje na tym filmie, czy nie, ale tu tej wolnej przestrzeni jest bardzo dużo. Tutaj tak naprawdę musimy wyciąć tylko to jedno drzewo, żeby tutaj zrobić normalną 3-metrową drogę. No, bramę zrobiłem pod kątem, dlatego że tak po prostu łatwiej mi się tutaj będzie wcofać w taką bramę niż taką, nie wiem, pod kątem, no tutaj od razu w linii, co nie? Także tego nie pamiętam, czy chciałem powiedzieć, że kątem prostopady chyba, tak. No i tutaj ta droga normalnie tędy może sobie iść. Tutaj to drzewo chyba ominiemy. Zrobimy taki lekki zakręt. I tu jest puściutko. Widzicie, tutaj jest słupek. Więc ona tu sobie może iść. I tu jest nawet twardo, z tego co widzę. Sobie będzie tutaj szła przy płocie. Tam mamy kolejny słupek i normalnie tutaj nawet teraz, jak jest ta ziemia zmarznięta, czy tam jak nie będzie dużych opadów, to tu jest na tyle wyżej, że tu nawet bez tam jakiegoś specjalnego utwardzania sobie gdzieś tam dotąd jestem w stanie dojechać wtedy. Niech tylko uprzątnę tutaj te gałęzie i inne takie, żeby nie przebijać opon zbyt często i to będzie tyle. Można sobie tam jakieś słupki czy coś przywieźć i wtedy jedyną kawałkiem, który będzie nie do przebycia, zapadłem się, no to będzie tutaj ten kawałek z tymi trzcinami, bo tutaj jest naprawdę podmokło. No kurde, ale to się zrobi z czasem. W okolicach 2050 myślę, że za dupy będzie przejezdne od bramy do bramy. Może jest to fanaberia, może wymyślam, ale na 99% jestem pewien, że to będzie opłacalna inwestycja w takim sensie, że się przyda z czasem. Tak. Spróbuję iść i się nie wypierdolić. To nie jest tak, że ja te wszystkie rzeczy, które tutaj zaczynam, to potrzebuję teraz. Dlatego bardzo dużo projektów, takich jak ta szopa. Czy szopę to potrzebuję teraz, tylko nie mam kasy. No ale to jest osobny problem. Takich jak ten podjazd, ta druga brama i w ogóle będzie się ciągnęło w nieskończoność. Ale to jest dużo zbiegów jakichś tam okoliczności, tak? Przeglądam sobie OLX-a i widzę, że jest brama za darmo, to jadę i biorę, bo jutro już jej nie będzie. No a to, że od razu ją wstawiłem zupełnie niepotrzebnie, no to już jest inna sprawa. Jakieś tam OCD i inne zaburzenia, które nie pozwalały mi przestać o tym myśleć, spowodowały to, że ją po prostu musiałem wkopać i już wtedy byłem spokojny. No ale to swoją drogą. Także tak samo jak teoretycznie piwniczkę też potrzebowałbym już w przyszłym roku, bo już teraz narobiliśmy słoików z tych pomidorów i nie było za bardzo gdzie tego trzymać. A chcemy mieć tego jeszcze więcej. No ale z piwniczką wyszedł taki przypał, że ta woda jest wysoko i
też nie ma teraz funduszy za bardzo, żeby sobie z tym poradzić i robić jakiś tam drenaż, a jak ją postawię na gruncie, to też wiem, że jestem Januszem i nie będę ziemi kupował, tylko będę gdzieś szukał i znowu będę rok jeździł za ziemią, tak jak teraz jeżdżę za gruzem. A z podjazdem to też jedna sprawa taka, że ciężko wyjechać, a druga jest taka, że po prostu gruz leżał, to wziąłem. No i to się zaczęło. Potoczyło się jak lawina gruzu. No i tak, dlatego to tak wszystko wygląda. Jest bardzo dużo innych kanałów, na których pewne rzeczy się zaczyna i się ich nie kończy. Albo się tylko o nich gada i się ich nigdy nie zaczyna. Tak jak na przykład Kocisko albo Majster Seba Łazapek, który panewkę wymienia od 84. Ja się oczywiście staram wzorować na najlepszych, nie? Dlatego potem tak jest. No to tak. Prokrastynacja czasem się opłaca też. Z podjazdem teraz jesteśmy w takim momencie, że potrzebuję gruzu drobnego. Drobny mogę sobie kupić po 3 dychy za tonę z załadunkiem. Tylko no, nie chcą mi tego załadować. Muszę codziennie dzwonić się pytać, bo musi być akurat tak, że tam jest ten pan pracowy na miejscu, bo akurat coś tam potrzebują, to wtedy ja mogę podjechać i on mi za te 3 dychy to załaduje, bo nikomu się nie opłaca tam specjalnie jechać i palić sprzęt, żeby naładować tony gruzu za 3 dychy. No ja to rozumiem, także czekamy. Tutaj ten kawałek już będzie tylko sypany piochem, a tutaj myślę, że tego drobnego potrzebuje ze 3 tony max i będziemy do bramy mieli zrobione. No i wtedy wtedy będę kupował piach. Kupię tonę, rozsypię, ubiję, zobaczę na ile ta tona starcza, kupię następną i sobie tak codziennie po trochę przywiozę, po trochę ubiję i zajmie to znowu cholera wie jak długo, a potem trzeba będzie wyskoczyć z hajsu na jakąś włókninę drogową i przywozić po tonie żwiru i też go ubijać, ujeżdżać i jakoś to będzie. Także w tym roku podjazd do bramy będzie zrobiony. A czy za bramą? To się okaże. Tutaj nie jest tak ślisko, tu się da nawet żukiem przejechać ten kawałek. No ale chciałbym tutaj mieć takie miejsce za bramą, takie o... na 2 samochody, o, żeby sobie mogły 2 stanąć tutaj i sobie stać nie na trawie, nie na błotku, tylko na żwirku. No to już tak na kiedyś. Dobra, nie wiedziałem, że dzisiaj tutaj jest aż tak zimno i aż tak jest to wszystko zmarznięte. To nic tu po mnie. Nagadałem się bez sensu znowu. Zawijam się na ora do następnego dowiedzenia.